Witam serdecznie wszystkich słuchających naszego radia internetowego. Moim rozmówcą jest polityk Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki. Dzień dobry, panie pośle. Witam pana, witam państwa. Kłaniam się. Europarlamentarzysta z Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Proszę pana, 9 czerwca odbędą się w naszym kraju wybory do Parlamentu Europejskiego. Jest pan na listach Prawa i Sprawiedliwości w eurowyborach? Tak, jestem dwójką. Jestem numerem 2 w Wielkopolsce. Ukłony z Poznania. A kiedy pan zaczyna kampanię? Jest takie amerykańskie powiedzenie, że tak naprawdę kampania wyborcza zaczyna się jeden dzień po wyborach, ponieważ wiele razy byłem obserwatorem wyborów prezydenckich amerykańskich. Czyli cały czas prowadzi pan kampanię? No, to tak naprawdę w życiu polityka kampania jest niemal cały czas. A wie pan konkretnie, kiedy zostaną ogłoszone listy Prawa i Sprawiedliwości? No, te listy są już znane, natomiast będą ale w wąskim kręgu, tak. Już państwo, media bardzo dociekliwie i skutecznie dowiedzieliście się odnośnie liderów. Natomiast no, będą te listy rejestrowane dosłownie w najbliższych dniach. Także zdążymy na pewno, tak jak inne formacje polityczne. No właśnie, bo wasi konkurenci już podali nazwiska. Jaki jest powód tej zwłoki? 130 kandydatów maksimum z każdej partii. Bo 13 okręgów po 10 kandydatów, no to są wyjątkowe wybory, tak mało kandydatów do tak dużego parlamentu, bo on się powiększa, będzie teraz liczył 720 europosłów, a liczył 705. A jaki jest powód tej zwłoki z listami? Bo Platforma Obywatelska, wasi konkurenci już podali nazwiska. Podali liderów, tak. No też nasi liderzy też są znani, natomiast też nie ma rejestracji, formalnej rejestracji w Komisji Wyborczej list naszych szacownych konkurentów czy oponentów. To przejdźmy do konkretów, bo tak jak pan wspominał, nasz reporter Michał Radkowski zdołał potwierdzić kilka nazwisk. Panowie Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński salwują się ucieczką do Brukseli przed kłopotami w Polsce? Myślę, że o salwaniu ucieczką to mogą mówić ministrowie rządu Donalda Tuska, którzy po raptem paru miesiącach funkcjonowania już zawierają manatki, co jest zaskakujące. No, tego jeszcze w historii Polski nie było. Ministrowie owszem do Brukseli, do Strasburga wjeżdżali, kandydowali, wygrali wybory, ale zwykle na koniec swojej kadencji, a nie dosłownie po kilku tygodniach. Tak, ja nie pytałem o konkurencję, pytałem o Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Ja zawsze z życzliwością o konkurencji. Natomiast tak, nasi koledzy będą na tych listach. Co do szczegółów, czy co do miejsc, no to niebawem ogłosimy. Bo tak pomyślałem o tym salwowaniu się ucieczką, bo komisje śledcze z jednej strony, prawda, inne sprawy też, sprawa Pegasusa na przykład, to nie jest taki topór, który wisi nad ich głowami? Mam wrażenie, że bardzo wiele w tym jest niestety polityki, ale też jestem przekonany, że te sprawy zostaną wyjaśnione i dopiero potem wtedy nie tylko ja, ale też wielu naszych obywateli i podatników będzie przekonanych, że głównie to była polityka, a przecież nawet pan minister sprawiedliwości przyznał, że to sądy wydawały każdorazowo zgody na podsłuchiwanie. Podsłuchiwano przede wszystkim w różnej mierze gangsterów, mafiozów, agentów, szpiegów rosyjskich czy białoruskich. Wszystko jest polityką. Czy telewizja publiczna to też polityka? Co pan myśli o kandydowaniu Jacka Kurskiego? A rzeczywiście był taki niemiecki pisarz, który napisał w swoim czasie: nie ma nie polityki, wszystko jest polityką. Natomiast Jacek Kurski, no, przypomnę, że był kiedyś europosłem przez 5 lat i teraz, jeżeli wygra wybory, no to do Brukseli wróci, więc to nie jest jakiś jego debiut na europejskiej scenie politycznej. No nie jest debiut, ale za co teraz został wyróżniony? Przepraszam? To nie jest debiut oczywiście, ale za co został wyróżniony teraz, w tym momencie? No, jest znaną postacią, figurą życia publicznego i taka była decyzja prezesa Jarosława Kaczyńskiego. A ja myślałem, że za skuteczną propisowską wielomiesięczną kampanię w TVP. No ale przypomnę, że on nie był
prezesem TVP co najmniej rok przed wyborami parlamentarnymi, więc nawet jeżeli pan wysuwa takie najcięższe działa przeciwko prezesowi Kurskiemu. Nie, on sam No to pisał listy, tak jest, krytyczne wobec swoich następców, więc dlatego o to pytam. To jednak tutaj proszę o taryfę ulgową, bo jednak rok przed wyborami przestał być prezesem TVP, ale oczywiście wyborcy ocenią, tak jak wszystkich kandydatów, i Ryszarda Czareckiego, i Jacka Kurskiego, i inne osoby. A były prezes PKN Orlen, Daniel Obajtek? To też ucieczka przed kłopotami w kraju w związku z prezesowaniem nie no, w spółce? Myślę, że akurat jeżeli prezes firmy, która stała się firmą ponadregionalną, tak bym to powiedział, i jego zyski jako firmy, polskiej firmy, jego ekspansja, mówię o Orlenie, była tak duża do krajów sąsiednich, przecież i Niemcy, duża liczba stacji benzynowych, i Słowacja, Czechy, Litwa, kontynuacja tych kierunków. No to jest taka no to pochwała PKN się, Orlen, ale ja pytam o konkretne motywacje. Ale, bo, no, ale bo... to nie krasnoludki i środka Marysia, rozumiem. Tylko prezes Obajtek kierował Orlenem, który dokonał tak dużej ekspansji. Ja raczej no, chciałbym myślę... zapytać o coś innego, panie pośle, bo były prezes PKN Orlen w wywiadzie dla Money.pl mówi tak. Pan premier zapowiada publicznie, że będę siedział i straszy mnie 25-letnim więzieniem. Więc to jest ten czynnik, który powoduje, że prezes Obajtek zamarzył o polityce brukselskiej? Nie sądzę, żeby Daniel Obajtek był człowiekiem, który jest specjalnie lękliwym. To raczej twardy zawodnik. Natomiast no, groźby wobec niego są niedopuszczalne i myślę, że tutaj nieraz obecny obóz władzy przekracza pewne granice w debacie publicznej, które nie powinny być przekraczane. To tak o personaliach, o konkretach związanych z nazwiskami. Teraz może taki bardziej generalny obraz. 1 maja minie 20 lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. To może cofniemy się o dwie dekady? Czy z tą wiedzą, jaką pan ma dzisiaj o kierunkach rozwoju Unii Europejskiej, głosowałby pan za czy przeciw naszemu członkostwu wtedy, w 2004 roku? Dobre pytanie. Wtedy głosowaliśmy jako naród w dużej większości 3/4 za, 1/4 jednak była przeciw. W dniowym referendum, gdyby nie było dniowego referendum, nie byłoby pewnie progu, choć na pewno nie byłoby progu 50%. Natomiast no, myślę, że wtedy nastroje były jednoznaczne. Chcemy wejść do tej politycznej i gospodarczej ekstraklasy, że tak to określę językiem piłkarskim, Europy, ale też to była inna Unia Europejska niż teraz. No właśnie, więc... dlatego pytam z tą wiedzą, którą pan ma teraz. Nie, no jednak to tak łatwo post factum deliberować. Wydaje mi się, że wtedy praktycznie mówiąc takim znanym powiedzeniem premier Jej Królewskiej Mości Margaret Thatcher, Tina, czyli There is no alternative, nie było wtedy tak naprawdę alternatywy. A teraz jest taka alternatywa? Nie było zrozumiałe, gdyby Polska nie przystąpiła do Unii Europejskiej. Dobrze, że przystąpiła. Natomiast no, teraz Unia jest inna, niestety, bardzo zideologizowana. Jakieś szaleństwa Zielonego Ładu, szaleństwa fatalnej polityki migracyjnej. Unia w to wchodzi coraz bardziej brnie, wbrew doświadczeniom choćby Australii, która potrafiła się z tym uporać. Natomiast uważam, że trzeba w Unii Europejskiej być i walczyć o jak najlepsze warunki funkcjonowania Polski w Unii. Polexit to abstrakcja. Tak, ja myślałem, że jednak cytując brytyjską premier, powie pan, że należy wyjść z Unii, tak jak Wielka Brytania. Nie, Wielka Brytania jest krajem wyspiarskim. Polska ma takiego, a nie innego sąsiada. Mówię o Rosji, która ma imperialne cały czas ambicje i je realizuje. Nie uważam, żeby polexit był rzeczą mądrą. W jednym z swoich ostatnich felietonów w Gazecie Polskiej bardzo ostro skrytykowałem
Nigela Farage'a, który był właśnie zwolennikiem wyjścia, był jednym z takich ojców chrzestnych Brexitu. Tak. I notabene mówił, że nie będziemy dawać pieniędzy na metro w Warszawie. Czyli taka metafora. Nie, Polska powinna być w Unii i walczyć o jak najlepszą pozycję w Unii, a nie Ale w jaki wychodzić. Sposób walczyć, panie pośle? Bo teraz pana środowisko polityczne protestuje przeciwko i Zielonemu Ładowi, i przeciwko zmianom traktatowym, przeciwko paktowi migracyjnemu. No to są takie kluczowe kierunki zmian. Więc tak, jaki jest sens, kiedy wiadomo, że ta walka właściwie jest chyba skazana na porażkę? Ma pan inne zdanie? Nie, nie jest. Nowy parlament europejski będzie nowy nie tylko w sensie formuły, że większy i że będzie wielu nowych europosłów. Zresztą ta rotacja jest dużo większa niż w parlamentach narodowych, często sięga 2/3. Natomiast będzie nowy także w sensie krytycznego, a więc normalnego, zdroworozsądkowego spojrzenia na te szaleństwo polityki migracyjnej, na ten zupełnie oszalały Zielony Ład, który zagraża rolnictwu, zagraża przemysłowi, zagraża miejscom pracy. Trzeba Europę czynić bardziej normalną w ramach Unii Europejskiej. No właśnie, wierzy pan w taką moc europejskiej prawicy? Czy zdołacie przejąć władzę w Unii Europejskiej? Wszystkie symulacje wyników wyborów pokazują, że ten nowy parlament, który konstruuje się w połowie lipca, będzie najbardziej prawicowym parlamentem w dziejach parlamentów w Brukseli i Strasburgu. Od 45 lat parlament wybieramy w wyborach bezpośrednich i to będzie najbardziej prawoskrętny parlament. Natomiast jak będzie dużo posłów prawicy, zobaczymy. Może być pewnie około 200. I na pewno siła prawicy będzie dużo większa niż obecnie. Będziemy też mieli większą możliwość blokowania pewnych nienormalnych, złych inicjatyw. A co będziecie Ale także blokowali, jeśli zdobędziecie władzę? Będziemy chcieli współpracować z różnymi formacjami, bo chodzi nie tylko o protest, ale chodzi w Parlamencie Europejskim o to, żeby potrafić znaleźć koalicjantów dla konkretnych spraw. No właśnie, jakie to są konkretne sprawy? Przeciwko czemu będziecie mocno protestować? Co będziecie blokować? Jakby pan tak na palcach jednej ręki wymienił. Polityka 5 punktów. Imigracyjna. Bardzo się cieszę, że na przykład środowiska Europejskiej Partii Ludowej teraz, przynajmniej duża część jej liderów, mówi naszym językiem już teraz. No mówi waszym językiem, ale głosuje inaczej często. Nie, no akurat gdy chodzi o chociażby kwestie tej rewolucji traktatowej, nowych zupełnie traktatów, zmian traktatowych, które spowodują, że ustrój Unii Europejskiej będzie zupełnie inny, no to okazuje się, że politycy Europejskiej Partii Ludowej głosowali z nami. Przekonaliśmy ich jednak skutecznie. A więc jeszcze raz, polityka migracyjna, która grozi nam naprawdę importem, gdy chodzi o Polskę, najgorszych zjawisk z Europy Zachodniej, wzrostu przestępczości, napięć społecznych, kulturowych, cywilizacyjnych, właśnie religijnych, wzrost terroryzmu. No tego nie chcemy i tutaj na pewno będziemy w tej sprawie bardzo twardo grać, żeby zmienić te reguły gry. To punkt pierwszy, punkt drugi. Które są prowadzone w ostatnich tygodniach. Punkt drugi. Z całą pewnością Zielony Ład. Niektórzy z naszych oponentów mówią, że trzeba też go zmienić, po czym na Kongresie Europejskiej Partii Ludowej w Bukareszcie jednak mówili więcej Nowego Zielonego Ładu, a my mówimy, że trzeba to po prostu wyrzucić na śmietnik. Czyli do kosza Zielony Ład. Trzeci punkt? Jeżeli nawet nie do kosza, to na pewno wyrwać kły temu potworowi Zielonego Ładu, bo on jest po prostu zupełnie irracjonalny w wymiarze ekonomicznym i społecznym. A o czym świadczą zresztą protesty rolników, także rolników młodych. To tak zaprzeczenie tej tezy, że młodzi są, prawda, bezkrytyczni wobec ekologii. Kolejne sprawy, no to jednak chcemy, aby Europa była bardziej konkurencyjna, bo my przegrywamy jako Europa rywalizację z Azją, nie mówię o Ameryce. I chociażby przykład, to co bardzo uderzyło Polskę i polskie firmy, pakiet mobilności z inicjatywy Niemiec, Francji i Austrii. Polska jest potęgą numer jeden, ponad 500 pracowników w branży transportu. Czyli pan jako konserwatysta mówi, więcej liberalizmu gospodarczego w Europie? Tak, a nie więcej takiego
interwencjonizmu, który powoduje, że Europa staje się mniej konkurencyjna, a więc kraje członkowskie Unii Europejskiej mają przez to mniejszy PKB. Więc oczywiście te takie na poziomie Brukseli, ale inicjowane przez poszczególne stolice, zwłaszcza dwa, no, klasyczny interwencjonizm francuski, ale także Niemcy, te wszystkie regulacje, które duszą gospodarkę europejską. My Polacy sobie świetnie radzimy w warunkach realnego wolnego rynku i chcemy, żeby ten wolny rynek w Europie był nie tylko nas jako slogan, jako hasło, ale żeby był pewną rzeczywistością. Tak, ale w Polsce Prawo i Sprawiedliwość prowadziło jednak interwencjonistyczną politykę. Tak, oczywiście, bo to nie jest kwestia zero-jedynkowa, że albo jakiś rozpasany interwencjonizm na szczeblu Brukseli, albo w ogóle państwo udaje, że jest nocnym stróżem, jak to mówią liberałowie, klasycy liberalizmu. Nie, interwencjonizm jest konieczny, natomiast to, co się dzieje w Brukseli, to przeregulowanie kwestii gospodarczych. Czyli chodzi o skalę po prostu. A kolejny gorset, punkt? Gorset, którym jest niestety w Unii stosowany wobec gospodarki, to jest rzecz absolutnie, absolutnie dramatyczna z punktu widzenia przyszłości Europy i naszej konkurencyjności, to powtórzę. To jeszcze dwa ostatnie punkty, czwarty i piąty. No, myślę, że z całą pewnością należy zmniejszyć liczbę regulacji unijnych. W swoim czasie to było też planem forsowanym przez trzeciego od końca szefa Komisji Europejskiej, byłego premiera Portugalii, pana Durão Barroso. Uważam, że trzeba do tego wrócić, bo eurobiurokracja generuje setki, tysiące, dziesiątki, setki tysięcy przepisów, których jest po prostu za dużo. Wreszcie kwestia piąta. D jak demokracja, czyli większa transparentność, sytuacja, w której na przykład ściśle tajne były wszystkie dokumenty, które powstają przy polityce imigracyjnej i był zakaz. Czyli taka hermetyczność Unii wam bardzo przeszkadza. Znaczy, trzeba doprowadzić do tego, żeby to była Unia dla obywateli, żeby obywatele wiedzieli, co ci państwo Brukseli robią. W swoim czasie też o tym Komisja Europejska mówiła, że to zrobi, no nic nie zrobiła. Lat temu już kilkanaście i trzeba do tego powrócić. No też jednak więcej wolności. No sytuacja taka ostatnia, kiedy usiłuje się zabraniać ludziom, żeby płacili gotówką chociażby za, nie wiem, jakiś większy remont czy za zakup samochodu. No to jest właśnie 10 tysięcy euro, prawda? Tak jest. Czyli około 43 tysięcy złotych. No, czy to nie jest wstęp... zabieranie ludziom wolności. Właśnie, czy to nie jest wstęp do demonetyzacji w ogóle, prawda, finansów? Ale brawo, no oczywiście, że tak. Znaczy, ja rozumiem, że interesy banków są bardzo ważne na całym świecie. Rozumiem, że banksterzy, że banki dbają o te interesy, ale czemu kosztem obywateli? No, czyli ja nie będziemy mieli realnych pieniędzy, tak? Mówi pan, że to jest kierunek w Unii Europejskiej, że nie będziemy mieli realnych pieniędzy, znaczy, banknotów, uważam, monet? Ja stwierdzam fakt. Banki bardzo dbają o swoje interesy, a w interesie banku jest to, żeby było jak najwięcej obrotu bezgotówkowego, bo to jest tańsze w obsłudze, a pieniądz kosztuje. W związku z tym tego typu tendencje, pod oczywiście tam bardzo szczytnymi hasłami, walki z przestępczością zorganizowaną, mafią, a tu jeszcze międzynarodowy terroryzm się do tego dołoży, no, nie ma sensu tutaj ludziom, że tak powiem, zawracać w głowie. Ludzie doskonale wiedzą, że to jest zasłona dymna, tak? Częścią ich wolności, tak, że częścią ich wolności jest możliwość posiadania i dysponowania gotówką, jej wydawania. Tego typu regulacje bardzo przesadne są oczywiście rzeczą naprawdę złą, które są, no, to są takie działania antywolnościowe. A co z wojnami kulturowymi jako takim elementem polityki? Ja nawiążę może do spotkania w Budapeszcie, do konferencji środowisk prawicowych CPAC, Conservative Political Action Conference. Brał tam udział w tej konferencji Mateusz Morawiecki, Marcin Masalerek, zamienia prezydenta. Pan także miał tam być, ale pan nie dotarł, tak? Tak, przekazałem moderatorom takie wideo przesłanie.
Niestety, no, tutaj musiałem być w Polsce, ale ja od wielu lat, bardzo wielu lat biorę udział w tej amerykańskiej odmianie CPAC-u. To, co odbywa się już dwa razy w roku w Ameryce, ja zwykle jestem na początku, tak na przełomie lutego i marca, w stanie Maryland, tam blisko, blisko Waszyngtonu. I Panie tutaj pośle, co jest takiego negatywnego w idei gender czy kulturze woke? Jakby pan wytłumaczył naszym słuchaczom wasze stanowisko? Myślę, że jeżeli konserwatyści mówią o wartościach tradycyjnych i wartościach rodzinnych na przykład, to jest dobrze. Ja nie chcę mówić przeciwko komuś czy czemuś, wolę mówić za i wydaje mi się, że akurat Polska jest takim pod tym względem bardzo fajnym i mądrym. Ale co to znaczy, rodzina, panie pośle? Co to znaczy rodzina? Czy rodzina składająca się z partnerów jednopłciowych, czy na przykład rodzina patchworkowa, to też jest rodzina? Pana zdaniem? Ale jeżeli pan pozwoli, to ja tutaj zacznę skandować konstytucja, konstytucja, bo przecież w konstytucji jednoznacznie jest powiedziane, że małżeństwo to jest związek osób dwóch płci, męża i żony, i nikt konstytucji polskiej nie zmienił, ani myślę, że nie ma takiej możliwości. Na razie. Stajemy na gruncie konstytucji. No wie pan, no, można sobie różne rzeczy wyobrażać w przyszłości. Na przykład to, że zdobędziemy 45 mandatów do Europarlamentu, ale myślę, że na tyle nie zdobędziemy. Nie, no myślę, że trzeba tutaj w sposób bardzo rozsądny, racjonalnie do tego podchodzić, tak żeby też no, nie generować dodatkowych konfliktów w Polsce. Mhm. Konfliktów jest tak za dużo. A tak na koniec jeszcze. Czy nas w ogóle dotyka taki problem jak kultura woke, tego przebudzenia? Wie pan, ja czy to jest problem amerykański? Myślę, że wśród priorytetów Polaków chyba nie jest to jakaś rzecz najważniejsza, ale jeżeli konserwatyści amerykańscy chcą o tym dyskutować, to oczywiście jak najbardziej nie dyskutują. Szczerze mówiąc, myślę, że dla Polaków w tej chwili ważniejszą jest rzeczą, na przykład konkretnie mówię, polityka imigracyjna, bo nie chcemy, żeby 4 miliony, jak chce pani szwedzka komisarz Johansson, która kiedyś była wybrana do Riksdagu Parlamentu Szwedzkiego z listy komunistów, a teraz jest socjalistką i ona chce, żeby 4 miliony imigrantów przyjeżdżało do Europy rocznie. To sobie podzielimy, ile to będzie dla Polski, kilkadziesiąt tysięcy rocznie. No, tego Polacy nie chcą i o tym mówmy. To jest realny w tej chwili problem, to jest realne wyzwanie. Mhm. Czego Polacy chcą i czego nie chcą, no to dowiemy się przy eurowyborach na przykład już 9 czerwca. Naszym gościem był polityk Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki, europarlamentarzysta z grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Bardzo panu dziękujemy za tę rozmowę. Ja dziękuję panu, dziękuję państwu, miłego dnia. Kłaniam się nisko, bardzo dziękujemy wzajemnie.